Witam serdecznie. Tu Adam Jurkiewicz. Dzisiaj chciałbym pokazać Państwu, w jaki sposób można zainstalować Suru Desktop na komputerze obok już istniejącego, zainstalowanego innego systemu operacyjnego. Ponieważ mam możliwość tylko zgrywania tutaj obrazu z już działającego systemu, więc posłużę się takim oprogramowaniem, które nazywa się VirtualBox. To wolne i otwarte oprogramowanie, które emuluje systemy operacyjne. Każdy może mieć je zainstalowane na swoim komputerze. Ja tutaj w moim VirtualBoxie mam kilka różnych systemów, ale chciałbym się skupić na tej jednej instancji Windows i Suru Desktop. Tutaj pokażę najpierw na początek. To jest po prostu Windows. Zaraz zobaczycie, że uruchomi nam się w okienku najzwyklej w świecie system operacyjny Microsoftu. Tak, można mieć system Microsoftu w Linuxie. To jest w ogóle przepiękna sprawa. VirtualBox to świetne oprogramowanie. OK. I to jest nasz system. Dla celów tego, co pokazuję Państwu, przyjmijmy, że ten system tutaj w tym okienku to jest tak naprawdę osobny komputer, na którym będziemy chcieli zainstalować nasz Suru Desktop. Ja teraz wyłączę tą maszynę wirtualną po to, aby skonfigurować sytuację, jaką mamy w komputerze, kiedy wkładamy do napędu DVD płytę. Płytę, którą mam nadzieję macie Państwo w ręce ze Suru Desktop. Otóż tutaj w ustawieniach, w storage, ja sobie mogę ustawić, że jako DVD mam tutaj obraz ISO i najnowsze ISO Suru Desktop sobie ustawię. OK. W tym momencie sytuacja jest następująca. System, który jest ustawiony tak, aby CD-DVD startował jako pierwszy, wystartuje go tak naprawdę z DVD. W realnym komputerze jak to wygląda? Musimy wejść do BIOS-u. Niestety musimy wiedzieć, co to jest BIOS. Musimy w tym BIOS-ie ustawić kolejność startowania urządzeń. To znaczy, musimy ustawić tak, aby DVD wystartowało pierwsze przed twardym dyskiem. Tylko wtedy uruchomi nam się instalator. OK. Mamy skonfigurowane start. Teraz normalnie zwykły komputer uruchomilibyśmy, o proszę, już nie uruchomił nam się Windows. Uruchomił nam się nasz Suru Desktop. Pierwsza opcja standardowa, instaluj instalator systemu. I tą po prostu uruchamiamy. Najzwyklej w świecie. Teraz ładuje nam się tutaj nasz system. I za chwileczkę rozpocznie się instalacja. Tak po prostu. Musimy chwilę poczekać oczywiście. Proszę zauważyć, tutaj migają diody, to oznacza, że pracuje napęd DVD, pracuje dysk twardy. Okienko nam się troszeczkę zmienia rozmiar. No, jeszcze chwila. Oczywiście te wszystkie rzeczy, które się dzieją, będą tak szybkie, jak tylko szybki jest Wasz komputer. To niestety na to nie mamy żadnego wpływu. OK, uruchamia nam się proces instalacji. Pierwsze okno, niezmiernie ważne, wybór języka. Proponuję zmienić ów angielski na polski. I nagle mamy wszystko po polsku. Kolejne okienko. Najlepsze rezultaty zostaną uzyskane, jeśli komputer dysponuje przestrzenią, jest podłączony do źródła zasilania, jest podłączony do sieci internet. W naszym przypadku 1, 2, 3 elementy są spełnione. Tego już nie trzeba zaznaczać i robimy po prostu naprzód. Tutaj bardzo ważne okienko. Proszę zauważyć. Instalator rozpoznaje, że komputer posiada zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows XP Professional. Moi Państwo, oprogramowanie Linuxowe w odróżnieniu od oprogramowania Microsoftu potrafi zauważyć, że na dysku komputera już coś mamy. To oprogramowanie Linuxowe, ten system zainstaluje się obok. Proszę zobaczyć. Zainstalowanie Suru Desktop obok Microsoft Windows. Oczywiście możemy zamienić.
tyle tylko, że to wtedy trwale usuwa wszystkie programy, dokumenty, obrazy, muzykę oraz inne pliki systemu Microsoft Windows XP Professional. No ale tego ani ja, ani wy nie chcecie, więc zaznaczamy zainstalowanie obok i robimy naprzód. I co tu mamy? Spójrzmy. Po prostu mamy takie piękne miejsce, gdzie możemy sobie suwaczkiem zmienić rozmiar, miejsce na dysku, które chcemy przeznaczyć na Linux. Po prostu możemy wydzielić z naszego dysku część na Linuxa i ten system nam się zainstaluje, wszystko zrobi. 15 GB w zupełności wystarczające na dzień dobry. Robimy zainstaluj. W tej chwili jeszcze tylko uwaga, nie możesz cofnąć tej operacji. Operacja zmiana wielkości może zająć dużo czasu. To oczywiście również zależy od prędkości naszego komputera, od przestrzeni, jaką chcemy przeznaczyć na Linuxa, czyli od wielkości tutaj tej części, bo im ona będzie większa, tym oczywiście będzie to dłużej trwało. W naszym przypadku, zaraz zobaczycie, 15 GB, ile czasu to będzie trwało. No myślę, że powoli kończy. Teraz strefa czasowa. Jeśli system jest podłączony do internetu, najczęściej wykrywa taką, jak należy. Kolejny układ klawiatury. Tu również nie trzeba nic zmieniać. No chyba, że chcemy mieć układ kaszubski. Kolejne okno. Tożsamość użytkownika. Tutaj jest bardzo ważne, ponieważ tworzymy sobie użytkownika. Ja tutaj wpiszę Adam Jurkiewicz. Nazwa komputera. Jakaś musi być. Nazwa użytkownika i hasło. To hasło jest ważne, ponieważ tym hasłem, naszym hasłem, będziemy autoryzować każde działania administracyjne. Ja sobie tutaj spróbuję zrobić hasło Adam również. Napisał mi, że jest krótkie. OK, dobrze. Tutaj znowu zrobię Adam. Potwierdził, że wpisałem takie samo, ponieważ gdybym wpisał choćby jedną literę lub cyfrę inaczej, to napisze mi, że hasła się nie zgadzają. Automatyczne logowanie bądź wymagane hasło do zalogowania. Ja proponuję zazwyczaj automatyczne logowanie, żeby system nie pytał się na dzień dobry o hasło, tylko po prostu nam wystartował. Robimy naprzód. No i cóż. I usiądźmy wygodnie i zrelaksujmy się. W tej chwili trwa jeszcze kopiowanie plików. Zauważcie, że tutaj ikonki na dole tego CD, DVD i dysku twardego mrugają cały czas, ponieważ on kopiuje te pliki. To będzie chwilę trwało. Ja w tej chwili na potrzeby naszego filmu testowego za chwileczkę zakończę to i wrócę z filmem dalej w momencie, kiedy to kopiowanie już będzie na samym końcu. Także no przepraszam, że za chwileczkę film się utnie, ale potem będzie trwał dalej. No, tutaj system kończy zapisy na dysku. W oknie podglądu widzimy, jak to powinno wyglądać, bo tutaj nam się wygaszacz włączył i niestety już nie widać tego obrazu. Mogę pokazać Państwu na chwilę, wykonując pauzę, że tutaj jest instalacja systemu. No tyle tylko, że jak pauzę odpuścimy, no to stracimy widok. Niemniej jednak to się wykonuje cały czas dalej. No dobrze, zatem mamy już zainstalowane nasze SRU Desktop, więc teraz w naszej maszynie wirtualnej w ustawieniach włączymy, aby nie próbował już startować z naszego obrazu ISO, tylko wybierzemy standardowy napęd DVD,
co spowoduje, że system wystartuje nam z dysku twardego, zdefiniowanego w naszej maszynie wirtualnej. No i cóż, robimy start. Tak w standardowym komputerze byśmy włączyli prąd. Cóż mamy? Mamy tutaj nagle widok menu, które za 7 sekund wyróżniony wpis zostanie uruchomiony automatycznie. To Linux. Zero i startujemy. W tej chwili uruchamia nam już się zainstalowany SRU Desktop oparty o X Ubuntu. Zatem za chwileczkę będziemy mieli normalnie działający system. O, jeszcze się chwilę uruchamia. Jak możecie zobaczyć, tutaj cały czas świeci się zielona dioda. O, już nam się ładnie uruchamia system. I tutaj mamy już uruchomiony system. W tej chwili możemy go wyłączyć. Proszę spojrzeć. Tutaj prawy górny róg ekranu. Wyłącz komputer. Możemy go wyłączyć. Ale ja chcę pokazać Państwu jeszcze coś innego. Uruchom komputer ponownie i pokażę, że możemy znowu uruchomić system operacyjny Microsoft Windows. W ten sposób będziemy mieli właśnie, o tutaj, przejeżdżam w dół i uruchamiam Windowsy. I mamy Windowsy. Proszę Państwa, to jest bardzo proste. Na jednym komputerze mamy dwa systemy operacyjne obok siebie. I w ten sposób będziemy mogli używać zarówno Windows, jak i Linuxa. O, tu pominę sprawdzanie. Windows będzie chciał sprawdzać system po tym, jak zmieniliśmy mu rozmiar dysku. Niemniej jednak to nie jest niezbędne. Jak widać, wszystko działa. Ok, no i teraz już wyłączymy tym Windowsem, bo nie będę specjalnie go tutaj promował. Dziękuję serdecznie. Zatem mamy tutaj Linuxa w Linuxie. W tej chwili widzicie Państwo obraz uruchomionego SRU Desktop w oknie VirtualBoxa, które mam uruchomione w kolejnym Linuxie. To jest potęga wolnego i otwartego oprogramowania. Dziękuję serdecznie.